Tylko pytanie, czy ja mogę się tutaj przespać i to tak w miarę sensownie, jeżeli chodzi o cenę tego noclegu. Czy z tobą mogę o tym porozmawiać, czy nie bardzo? Zawsze będę ci wdzięczny za twoją pomoc. Chcę skorzystać z twoich usług. Dobra, z Bernardem, dobra. Panie Bernard, co masz do zaoferowania? Pokaż mi swoją ofertę w takim razie. Wow. Dobra. Wynajmę najtańszy możliwy pokój. I super, jesteśmy zdrowi, więc zabierajmy się z tego miejsca, czy od razu zająć się niewolnikami. Bo w sumie nie muszę już sprzedawać mojego złomu nie wiadomo gdzie. Mogłabym już od razu zająć się łowcami niewolników. No. To brzmi jak plan. W takim razie spróbujmy się zająć niewolnikami. W sensie uwolnieniem ich z niewoli. I teraz tak, niech no ja tylko drogi nie pominę. Nie pomylę. Już mi wystarczy, że mi się słowa mylą. Przy okazji pozbieram też ich rzeczy, bo mi się przyda je sprzedać. Okidoki. O proszę. Kurka wodna, no. Zbieram cały czas nowy złom. Sekundkę, przepraszam, no ale... Załadowuję sobie ekwipunek, a w tym momencie, no muszę zbierać cholerną kasę, 20 tysięcy sztuk złota do zebrania, to jest naprawdę majątek. Ale nasi tajemniczy sojusznicy stwierdzili, że nie pomogą, jeżeli nie przyniesiemy im aż tak wielkiej kwoty, więc cóż. I Moen trzeba przecież uratować. Nie mogę jej zostawić tak o napastwę losu po tym wszystkim, co razem przeszłyśmy. Właściwie od wczesnego dzieciństwa. Dobra. Idziemy tędy. Prosto ku noże łowców niewolników. Oho. Teraz pytanie... Gdzie ja dokładnie jestem i czy mi się czasem... Shimo, jesteś beznadziejny. Naprawdę jesteś beznadziejny. Mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa. O nie. Potrzebujesz czegoś? Czy ja mam tutaj jakąś, nie wiem, kulę ognia czy coś? Nie mam kuli ognia. Pozwól proszę, a ty może coś masz takiego? Nie mam. Tak? Dobra, rozumiem. Zrobię to. Bu pyta się, słucham cię. Co? Gdzie mam zademonstrować moją wiedzę? Pamięć pozwoli. Jestem gotowa na wszystko. Nie ma to jak horda szamanów, co? Dobra, teraz jeszcze ty. Elito hobgoblinów od siedmiu boleści. Która ucieka pod samą ścianę. Nie złość się, dziewczyno, złość piękności szkodzi. Oxidei, pozbierajmy, co oni tutaj pogubili. Trochę magicznego złomu nawet wpadnie. To, co dostałem. Mam tylko dwie ręce i brakuje mi już miejsca. Mam za dużo rzeczy w plecach. Co to znaczy? Trzeba będzie podnieść to z ziemi. Dobra. Zobaczmy, co tu jeszcze mam. Ty to możesz zgarnąć, schować tutaj. I to też... przepraszam, Jacheiro. Widzę, że nie uniesiesz tego wszystkiego. Niestety nie jesteś aż taka silna. Już zabieram od ciebie rzeczy, których nie możesz nosić.
No tak. Ty to mi zidentyfikujesz? Zidentyfikowałaś. Fantastycznie. Dobra. Chociaż poziom ja hejże rozwinę. I to jest tak zwany pusty poziom znowu. Bleh. Pokaż chociaż zaklęcia. Coś tam musiało ci wpaść nowego. Dajmy sobie kolejną zbroję wiary. Przydać się może jak najbardziej. O, tu. Spowolnienie trucizny. Co my tu mamy? Leczenie chorób, siła jedności. Niech będzie wezwanie owadów. Się czasami przydaje. Tu nic. Ale tu już coś. Niech będzie sprowadzenie zwierząt. Bomba. Ty masz coś fajnego jeszcze, czy nie bardzo? Nie bardzo. A ty? O, ty już coś tutaj możesz sobie podobierać. Nie widziałam u ciebie błyskawicy. Czemu ja nie widziałam u ciebie błyskawicy na liście? No proszę, chaos i dominacja. Bardzo się przydadzą. Co wy tutaj jej wrzucić? Kwasowa strzała Melfa na pewno. To sobie daruję. Jeszcze jedna kwasowa strzała Melfa. Okej, powinno być nieźle. Ty nie masz więcej czarów? Nie masz. No, ekipo. Trzeba się troszeczkę rozejrzeć. Jestem gotów. Szczególnie ty, Yoshimo. Cały świat jest ślepy. Yokata. Dobra. Rozumiem. Niezbyt to piękne, ale cóż. Musimy być przygotowani do walki z tym dziadostwem. Miecze, nie słowa! Jestem gotowa. Ty jednak miotaj tym. Czego tak potrzebujesz? Jestem biegły w sztuce tak uników. Co mogę zrobić? Niech będzie tak. Tylko poproś, a już to robię. I tak. Poczuj uderzenie sprawiedliwości! No wiem, to zabolało też mnie, trudno. Zapotrzebujących! O matko, weź popraw swoje okrzyki, bo ten jest idiotyczny. Uderzam i nic? Okej. Minsk przeszedł na następny poziom. Szkoda, że nie mogę mu uzupełnić tutaj stylu walki bronią dwuręczną dalej. No ale cóż, trudno. Po prostu nie dostaliśmy teraz punktu. No dobra, czy ja mogę tu odpocząć? Oto jest pytanie. Mogę. I tu są ścierwojady. Strach jest dla tych, co nie mają wiary w siebie. Aż babu placek. Będziemy tyle nocować w tych kanałach, aż wreszcie wszyscy wyzdrowieją. Świetna i zregenerują siły. W sensie będziemy mogli znowu rzucać zaklęcia. No zabić tego pełzacza. No tak, ona jest unieruchomiona. Wreszcie. Wreszcie wszyscy wypoczęli. Zaklęcia zregenerowane, możemy iść dalej. I zobaczmy, co się tutaj kryje. Potrzebujesz mojej rady? Cały świat jest... To nic groźnego, mam nadzieję. Ja też mam nadzieję. Kolejna galareta, serio? No dobrze. Moja broń nie działa! Uderzam. To znaczy nic? Wasza broń nie będzie działać, bo jest niemagiczna, po prostu. Trafię też zadajcie na ostrzu noża. Każdy chomik. Także tę dwójkę tutaj wystawiam. Jako jedyne osoby, które mogą zranić galaretę. Tam będziemy chyba wychodzić, ale ja w takim razie rozejrzę się jeszcze tutaj, w tę stronę. Jeśli pamięć pozwoli, jesteś szybki jak błyskawica. No i oczywiście się nie schowałeś. Brawo ci.
Yoshimo, wake up. Cały świat jest właśnie ślepy, gdy przechodzę obok. Nie do końca. Co już udowodniliśmy niejednokrotnie. Co my tu mamy? Kolejne pełzacze ścierwojady, no po prostu jak ja się cieszę. Nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy. I puste beczki. Po co zostawiać kontenery w okolicy, które są totalnie puste? Nie rozumiem tego. Naprawdę tego nie rozumiem. Yoshimo! Turyści to uwielbiają. Cały świat jest ślepy, gdy przechodzę obok. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Szamani, koboldy, pięknie. Ale tutaj będą pełzacze i inne paskudstwa, prawda? Serio? Ale ominęłam tę pułapkę, po prostu... Cały świat jest ślepy, gdy przechodzę obok. Gorzej się nie udało, nie dało tego zrobić. Znaczy no, dało się, mogłam wdepnąć centralnie w pułapkę, na szczęście tego nie zrobiłam. To się nazywa fart. Dobra, zajmijmy się tym pełzaczem ścierwojadem. Ziemię! Upadła istoto! Pięknie. Kolejny pusty kontener, no ludzie! Co to ma być? To na razie sobie daruję, nie będę tam zachodzić. Zerkniemy tutaj i pozbędziemy się może tych szamanów, koboldów i innych pierdutek. O! Kanał to nie miejsce dla ciebie, to nasze miejsce, ty iść albo doświadczyć mego gniewu. Szaman koboldów, no pięknie, po prostu fantastycznie. Panie szaman. My nie dyskutować w ten sposób. Który z ciebie jest szamanem? Ty jesteś szamanem, ty jesteś zwykłym koboldem. Kobold weteran, weteran. Dobra, to najpierw szamana. I teraz tak, panie szaman, w pana poleci to. Mów, o co chodzi. Poza tym to. Dobra zbroja, ostry miecz i ochota do walki. Dajmy jeszcze to. Jestem gotów, tak sądzę. I to? Zobaczmy, czy uda się go wykończyć w ten sposób. Bo pyta się, co? Oj, ludzie! Zestrzelcie mi tego barana. Czego potrzebujesz? Jestem biegły w sztuce uników. Potrzebujesz czegoś? No i po problemie. Nie ma już więcej kobolda szamana. Tylko wy teraz wszyscy, którzy do tej pory używaliście... pięknie. Co to? Kostur szamana. Cudnie. Miecze, nie słowa! Weźcie sobie broń. Słucham jednak cię. Do walki wręcz. Gdzie mam zademonstrować moją wiedzę i umiejętność? Matka natura daje życie i ona dla je potrzebujących! Zmienię okrzyki! Ups. Miński Bu są gotowi! Uważaj! Nie będziesz mieć następnej okazji. Każdy chodź. Musiałem zostawić to, co tak? dostałem. Mam tylko dwie ręce i brakuje mi już miejsca. Już. Idziemy zająć się tymi koboldami tam. Za poległy! Proszę. Jestem gotowa. Nie ma to jak dorwać trochę magicznych strzał. Tylko i wyłącznie dlatego, że koboldy postanowiły je nosić masowo w swoim ekwipunku. Mam za dużo rzeczy w plecaku. Jeśli pamięć pozwoli. Zerknijmy, co jest tutaj dalej. Jeśli nie będzie nic, to oczywiście nie będziemy, no... Nie będziemy sobie zawracać głowy, tylko przejdziemy tędy. Tak jak planowałam pierwotnie.
I co my tutaj mamy? Jakieś rozwidlenie na pewno. Wiesz co, Yoshimo? Chodź no tu. Cały świat jest... Potrafię też zatańczyć na ostrzu noża. Musisz zrobić tutaj za rekonesans. Uch, kolejni hobgoblini. Dobra. Rozumiem, rozumiem. No nie fajnie. Nie ma to jak wdepnąć w pułapkę. Przepraszam najmocniej. To ja może wrócę, jak pułapka sobie pójdzie. No dobrze, pułapka sobie poszła. W takim wypadku możemy przystąpić do dalszego zwiedzania tej okolicy. I teraz tak, moi szacowni złodzieje, pójdziecie sobie przodem i po cichu, żeby zbadać, co tutaj się dzieje. Cały świat jest ślepy, gdy przechodzę obok. Aha, jasne. Uważaj, bo... Akurat uwierzę w te przechwałki. O matko. No dobra. Qualo i jego pełzacz ścierwojad. Zwierzątko domowe. O, no tak. Nic nie mogło pójść zgodnie z planem, dobra. Rozwalmy hobgobliny. Jeden hobgoblin mniej. Troszkę więcej złota dla mnie. I dalej. Matka natura daje życie i ona je odbiera. O matko, słyszysz szamana, kapłana, coś w ten deseń. Kim ty jesteś? Szamanem, dobra. Skoro jesteś szamanem, to oczywiście, że skupimy na tobie swoją uwagę. Jestem biegły w sztuce uników. Sługa natury czeka na twoje słowa. Ty wskazujesz, a ja walę. Chyba udało mi się zakłócić jego zaklęcia. Tak! I to permanentnie! Shimo, przestań. Co ty robisz w ogóle? Gdzie mam? Ty się wycofaj, bo jesteś gamoń. Matka natura daje życie! Strach jest ziemię, dla tych, co nie mają wiary w siebie. Istoto! Dobra, trochę hobgoblinów mniej na tym świecie. Oj, nie mam miejsca w ekwipunku. A no tak. No tak. To może pozbądźmy się tych zbroi. I tych najmniej wartościowych przedmiotów. To będzie takie mech, jeśli chodzi o sprzedaż tego. I zobaczmy, coż te takiego możemy zebrać, co będzie zdecydowanie bardziej cenne. Tup, tup, tup. Bida z nędzą, tak czy inaczej. O, już nie mam miejsca w ekwipunku. Yoshimo, przejmujesz klejnoty i kosztowności. Ale już, bez gadania. Widzę, że tutaj się opierniczasz troszkę. Zresztą moja pani od identyfikacji również się obija. Czas zaprząc was do roboty. I cóż to mamy? Diadem zagubionych dusz. I co on daje? Poziom czarującego plus 1 dla szamana. Tak się składa, że nie posiadam szamana, więc niestety, ale mi się to nie przyda. Szkoda. Naprawdę bardzo szkoda, bo bym chciała, żeby mi się coś takiego przydawało. Poziom czarującego plus 1 to jest zawsze coś. Dobra, drużyno. O! Sen. Sen, który spraw wiele porusza o przyjaciołach i rodzinie. Spraw, które zawsze coś znaczyły. Czyż nie? Przypominasz sobie te drzwi? Ja tak. Tak myślę. Tak. To miejsce przez długi czas było domem. Zbyt późno jednak, by wracać. Nikt by tam cię już nie przyjął. Mnie też. Nic już nie zostało. Jest jednak ktoś, kto by to zrobił. Chce czegoś
Nie, nie wiem jednak czemu. Nawet zakapturzeni tego nie wiedzą. Czemuż ja nie wiem? Pamiętasz Goriona? Bądź innych? Ja pamiętam, jak sądzę. Byli... nie. Chwila. Byli przewodnikami. I wiele można się było od nich nauczyć. Teraz jednak jest już za późno. Są tak daleko stąd. Jesteś daleko. Zbyt daleko, by mi pomóc. Dlaczego? Wspomnienia powinny oprzeć się wszystkiemu. On jednak drąży głęboko. Pozbywa się wszystkiego. Nie pamiętam nikogo z was. Pamiętasz Sarę Woka? Albo jeszcze kogoś? Nie, nie wiem. Pragnęli twojej śmierci, mojej także. Wtedy zdawali się tak istotni, teraz jednak w ogóle ich nie pamiętam. Jest coś, co stanowi o wiele większe zagrożenie. Coś bliskiego. Czuję to. Pamiętasz mnie? Potrafię wręcz dostrzec. Chcę, jednak już zbyt późno. Przybędziesz zbyt późno. Opiera się, trzyma się swego przeszłego życia, jakby miało ono jakieś znaczenie. Nauczy się. Co to za miejsce? Co to wszystko znaczy? To obraz tego, co się zdarzyło i co może się stać. Trzymasz się swego przeszłego życia, czy też potrafisz przejrzeć poprzez ból? Wyczuwasz w sobie siłę, czyż nie? Czy to, co chcesz, nie wywołuje w tobie obawy? Co możesz uznać za swą własność? Wiesz, czego chcesz. Ty jesteś przecież osobą, która przywiodła nas do tego snu. Nic nie jest prawdziwe. Jeszcze. Nie ma to jak sny, które sprawiają, że człowiek po przebudzeniu czuje się jeszcze bardziej zmęczony niż przed położeniem się spać. Całe szczęście chociaż, że nasza drużyna zregenerowała chociaż część sił. Czy jestem potrzebna? Lub nawet wszystkie siły, ale muszę sprawdzić ileż strzał. No właśnie, skończyły ci się. Tu. Trzeba wszystkich zaopatrzyć w strzały. Szczególnie Nalię, z tego co widzę. Bo ona będzie sporo korzystać z łuku. A niestety bida z nędzą i strzał nie ma aż tak wiele. Tu. Niech no ja sobie zerknę. No i tak, będę musiała niestety coś zrobić z tym nieszczęsnym Minskiem. A dlaczego? Minsku, pokaż no. Bo ja cały czas wciskam ci kuszę, a ty możesz posługiwać się długim łukiem, a nie kuszą. Czemu ja ci wciskam kuszę? Powiedz ty mi. Ta kusza nawet nie jest ani trochę dobra. To jest krótki łuk, to jest długi łuk refleksyjny, bomba. I nawet bym tego długiego łuku refleksyjnego dla ciebie użyła. Tylko ile ja mam tych strzał, to jest pytanie. Bo też nie chciałabym, żeby się okazało, że bida z nędzą strzał nie ma. Wąd z tą kuszą. Bełtów też się pozbędę, może poza magicznymi. O ile to jest rzeczywiście magiczny bełt. Tego też mogę się pozbyć. Tak wiem, zebrało mi się na porządki w ekwipunku. I to jest kolejny łuk, długi refleksyjny. O ile mnie pamięć nie myli, one są lepsze niż długie łuki. No właśnie. Więc w ten sposób to wykombinujemy. Ty, Minsku. Jeszcze raz, w ten sposób. I na razie idziesz z tym mieczem.
O, jeszcze... Właśnie. Kolejny zwój. Jeszcze ktoś ma tutaj jakieś zwoje, które chętnie by przekazał dla Aeri? Nie. I pięknie. No dobrze, to teraz zobaczmy sobie, gdzie ja jestem, dokąd mogę wejść. Tu jeszcze mogę wejść, widzę, że jest pomieszczenie i ono jest jeszcze tutaj. Dobra. Więc ostrożnie zerknijmy do środka, cóż tam się kryje. A, już wiem. Lśniący staw, zanieczyszczony zbiornik z wodą przybiera jaskrawy połysk. Podniecony głos rozlega się w twojej głowie. Nareszcie! Znajdź klucze wędrowcze. Znalazłem człowieka o nikłej wartości, więc on będzie moim głosem, dopóki nie będę wolny. Udowodnij swoją wartość, a podporządkuję się twemu mistrzostwu. Posłuchaj słów tego, który mnie uwięził, aby móc odejść z tego świata. Głos przybiera poważny ton. Cztery zamki poprzez magię istnieją, cztery grodzie i miecz lśniący bielą. Jaka kolejność ich otwierania? Cztery śmierci wyszukują dania. Głos powraca do swego podekscytowanego tonu. Gdy wszystko było ciche, wzniosłem się z śluzu i ułożyłem dla ciebie wiersz. Walach zakazał go i ukrył mnie, ale teraz jest już martwy, więc to nieważne. Co tu się dzieje? Kim jesteś? Głos śmieje się. Nie mogę ujawnić wszystkiego. Udowodnij swą wartość. Znajdź Qualo. Rozmawiać będziemy przez to naczynie, ale ostrożnie. Zamki muszą zostać przełamane w odpowiedniej kolejności. To z pewnością zagadka. Musimy znaleźć cztery przedmioty, o których tu mowa. I otworzyć zawartą w nich tajemnicę. Zastanawia mnie, kto ukrywałby coś w takim stylu. No tak, cztery zamki. To sobie porozmawiajmy w takim razie z Qualo, bo tutaj już powinien być dostępny on i jego uroczy towarzysz, pełzacz ścierwojad.